I w nosa erupcja jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4 gramy jako Litwa na modzie Lithuania plus właśnie szykujemy się do ataku na południe a tutaj Rosji, na ten Kijów, co został, bo z reguły granica wyglądała w ten sposób jak Niemcy atakowali, a teraz wygląda kurwa ten sposób, że to jeszcze zostali zepchnięci. Tu już wbijali się to na te tereny obok Warszawy, tylko Niemcy akurat ich powstrzymali. Może anuluję sobie tak. Dajmy sobie te samochody trochę wyżej. I w ten sposób nawet. Ale gumy też nie mam jak zwiąć, a to starczy. Jeden samochód dziennie się robi, no to nie będą mieli czym zapieprzać. W ogóle moja... nie babcia, nie prababcia, tylko... No ciocia. Siostra mojej babci, która jest o niej 10 lat starsza, babcia ma teraz 80 parę lat w sumie. Była ten. No, moje rodzice. Moja rodzina, ta część właśnie od strony babci, pochodzi z okolic tutaj Litwy. Czy nie wiem, jak to powiedzieć. Grodno. Grodno. Gdzieś w tej okolicy. Tutaj są Troki, takie miasto, oni chyba Strok byli. Ale to była chyba szlachecka nawet rodzina. Atakujemy tutaj fort. Gdyż posiadali, raczej inny odłam tej rodziny posiadał zamek w tych Trokach, zanim tam komuniści nie weszli do tego. Ona tam opowiada, jak pierwsze samochody wjechały na Litwę właśnie. Tam na tamte tereny po prostu. Kurde, no. O te fabryki, które pewnie tutaj mam. No, niszczą mi fabryki, nie wiem, Rosjanie. Kuźwa, ich trzeba też ostro brać. I nie można się patyczkować. I to było ciekawe, jak opowiadała, ponieważ opowiadała to tak... stajnie musimy brać. Opowiada to w ten sposób, jakby... rzeczywiście to przeżyła, bo opowiada na przykład, jak... samochody starły wszystkie kostki brukowe, które wcześniej leżały tam... na ziemi. Przyjechały sobie po tych, po... kamieniach, które robiły za drogę, no i... starły wszystko. I to może tak... dziwne, teraz trochę błahe wydawać, no ale no, tak to opowiadała, że rzeczywiście było coś przy życiu, że wszystkie kostki pościerało. Weźmy od Deutschów tą ropę. Stany będą chronić moje konwoje, bo ropę będą dostarczać. Mogę w pełni robić moje czołgi, które się robią w ilości kilka na dzień. Tylko wolno już czas leci. A Kijów zajęty? Nie, wbiłem się tylko tutaj. Nawet nie muszę Kijowa zajmować. Ogólnie tak myślę, że zrobię taki myk, że... obszar garnizowania, anuluj tutaj. Trzy dywizje, tak? No to zostawię one cztery. Te cztery przepiszę na front. Nie idziesz ad unit, żeby się zaczęła szkolić. I nawet jeszcze kolejna. Jeszcze najważniejsze będą reinforcements. Żeby już te obecne dywizje mogły się spokojnie tam korzystać z zaopatrzenia. Zaatakujcie tutaj. Tutaj też jest fort. Fortyfikacje rosyjskie. A może nie, wypauza. Są dwie dywizje, na to czekałem. Musimy zająć Kijów. Musimy. Gdzie są czołgi niemieckie? Conan gra w Hearts of Iron 4. Kawach robi loda. Cyk. I na przykład... więcej heavy tanków. Ognie na Discordzie... falangistów Repusa wydarzyła się ostatnio ciekawa sytuacja. A propos, wbiły jakieś osoby od Lukasa, te bardziej znane od Lukasa. I zaczęły nam wypominać, jak tak mogliśmy potraktować Alice i że to nie było fajne, że to było przykre, smutne i tak dalej.
Jak to nie za list, to jest pani z Serbii, która, no wiadomo co. Mam nadzieję, że większość teraz kojarzy, nie chcę się rozgadywać. Ale to było po prostu dobijające, że jak możecie traktować. A najgorsze, że to było chyba jakieś umówione po prostu wbicie i troll. Na zasadzie, że przyszli chyba w nocy. Gdzieś tam o trzeciej, jak już nikogo nie było, sobie po prostu tak wbili na Discorda. I zaczęli pisać, jak tak możecie, i tak dalej. Mamy lel. O kurwa. Taka jest grupa i tu można. Więcej dywizji trzeba dosłać. Jeszcze. Jeszcze, ty też chodź tutaj. Jest Kiev, jest mój, the fall of Kiev. Czy mój, no. Niemiecki obecnie. Kurde, odbierają nam procenty, bo im bardzo łatwo te procenty zyskać, jeżeli atakują. A w końcu rozpoczęli atak i to Moskwę zostawili gdzieś z tyłu. A jeszcze jest Stalingrad do zajęcia i Sewastopol z tych ważniejszych miast. Już myślę, że Sewastopol, jak już mamy Kijów, to Sewastopol to jest styknie, jest kwestia czasu, chwili, momentu i tak dalej. Demokratik. Po lepszej relacji, jesteśmy w stanie wojny. No, rzeczywiście, oczywiście. Już lecę, pędzę. Shit! O, shit! O, shit! O, shit! Gdzie jest ta czwarta dywizja? Lel. O kurwa, tak! Nie mogą się bić do Wilna, nie wiesz, się wycofują. Jebane wariaty. Łajem tutaj ciśniemy, 2 miliony ich strat. Ale nam straty też jest podskoczyły, bo już bo jakieś tfu niemieckie wojsko zaatakowało zamiast na litewskim polegać. Wspaniałym, doświadczonym. Industrializowany Kaunas. Kau, hehe, nas. Skałuj nas, śmieszne. Nie, wcale nie. Chodźmy tutaj. Żeby wybronić tę prowincję. No i dzięki temu tamci wyginęli. Assembly Line Production. Ja się pytam, czemu gram po angielsku i tak dalej, to też odpowiadam po raz któryś. Gram po angielsku dlatego, że się przyzwyczaiłem już to raz. A dwa, większość modów lepiej działa po angielsku niż po polsku. O kurwa, nie ma pisania jak chciało. Takie moje filmy są ciekawe. Odetnijmy ich. Ale tutaj ładnie ten cały korkociąg, co wyszedł z tego raszu dywizji alianckich, się skończy, a dokładnie norweskich. Się skończył. Wesprzeć ich tutaj i po prostu atakować. Przepchnijcie ich na luzie. Jak ta dywizja czołgowa? Już tanki się porobiły nawet. Dodam jeszcze dwa unity tanków, bo one się szybko robią. Trzy dziennie to wcale nie tak wolno, szczególnie patrząc po to, jak one teraz się szkolą przy tym czasie. Odessa ma fortyfikację? Tak, ma piątkę niestety. Rosyjskie fortyfikacje. Wyrzucę te dywizje już pancerne. Their Panzer Elite never retreat goes division. Near the Arder always ahead. Nie, lepiej, żebym nie śpiewał jednak. No i powiedział, lepiej pójść sabato niż sam śpiewaj. To ja chyba założę Patronite, żeby cokolwiek z tego kanału leciało, bo wtedy na pewno z reklam już nic nie będzie lecieć, jak puszczę Sabaton. Ale oni są niszczeni, ci Rosjanie. To jest zawsze takie.
Niszczenie ruskiego wojska, kurde no. Szczególnie jak jesteście na przykład tak o Brandenburgię w hoju, to też. Czy w Europie. Brandenburgię w Europie, no to... Kurde, no to już takie przyjemne jest. Jechać czołgi. Czołgi już tutaj są. Zobaczyć jak atakują. Ale same czołgi, co znaczyć same czołgi? Tutaj dojadą. Hard attack i breakthrough mają dobry. Niemcy dołączyli. No niestety nie mamy tutaj zmechanizowanych jednostek i to... I to trochę odbiera im tego piękna tym ciężkim tankom dywizjom. Ale chcę coś sprawdzić, czy jakbym na przykład usunął to, a chciałbym dodać ciężki tank, bo to też jest sposób, że dać ciężki tank tutaj. To jest 40. A to daj nam ładne breakthrough również. Chyba zrobię tak, ale teraz jak widzicie brakuje mi pizdu tych tanków, to usuwamy to. I sobie postanowię też usunąć tę dywizję. Dlaczego? Toś powie, miałeś ładny szablon i tak dalej. Miałem, ale już nie mam. Te trzy przerzućmy tam. Panie tutaj maszerują. Ja kiedy to ZSRR upadnie? Sewastopol chyba starczył. Sewastopol miał chyba 20 punktów, tak? To ruszać tutaj, a tu bić się i atakować. Gris Joins Alliance. Jak zrobię pokój ZSRR, to zgaduję, że będę miał tyle fabryk razem z Niemcami i tak dalej, że już... Jakieś tu United Kingdom, co? Co? Jest was jebo. Jak tutaj straty wyglądają? 48 koła, bardzo sporo. Ale trwa wielka wojna światowa i nie straciliśmy ludzi. No z 50 koła. Kurwa, kiedyś w bitwach traciliśmy więcej walnych. Sewastopol zajęty. Cyk. Nie tak, tak mieliście się udać w ten sposób. I co jeszcze powiem ze Sewastopolu? Albo jakieś małe pierdółki, puste prowincje już trzeba pozajmować, albo właśnie jakieś pojedyncze punkty. Na Charków zaraz dojdą, to Charków pada i pada ZSRR. I z 19 na 20 lutego kapituluje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Natomiast w nocy z 20 na 21 jest podpisany bezwarunkowy akt kapitulacji ze strony pomiędzy państwami Osi a Związkiem Radzieckim. Moskwa jest moja! Jest! Całkiem ładnie te granice idą, tak na wschód brną. O kurwa, zajęli mi stal. A idź. A ja tak bardzo ją chciałem. Ach, to branie, ile wlezie. Pasuje, by zyskać trochę punktów, się nie ma i tak tura za turą. Jeszcze ja po Ural dojdę tą Litwą. No i jestem na Uralu, okej. Czyli dosyć tanie te są rosyjskie prowincje, tak patrzę. Cyk. A już granica litewsko, kurwa, japońska na Uralu. Tylko Baku chyba nie zajmę. No, nie ma szans na Baku. Może bym wziął tak linijkę teraz, linię, ale... No kurde, dobra, będę brać ropę od Rzeszy. Mam już Moskwę, nie powinienem marudzić.
Siet. Siet, starczy punktów? Na tę prowincję starczyło. Nie podjebali mi jej Japońce. Koniec Rosji. Jeszcze gdzieś istnieje Soviet Union. No w Baku, no. No, ale ja już nie wiem jak wziąć tych surowców. Kurde, musiał Iran zająć czy coś. A to wszystko co wy macie? Azerbejdżan, Armenia. Pas, pas, pas. Koniec, okej. Okay. Iron Wolf, Lithuania się rozrosła. Podział ZSRR właśnie nastąpił. Posiadam wiele fabryk wolnych. I wiele stali. Już mi się nie będą niszczyć, to najważniejsze. Posiadam także dużo chromu i innych ważnych surowców niezbędnych do produkowania... niezbędnych do produkowania tutaj litewskiej armii. Te tropy już nie muszę w ogóle brać od Amerykanów, ponieważ mogę od Niemców na przykład. Ale cyk. Reaktory nuklearne pobuduję później. Litwa wejdzie w ten wyścig zbrojeń. Po tym chyba pójdę w Construction Repair, żeby odnowić jak najwięcej tej Rosji, co ucierpiała. Dajemy na pierwszy cel tutaj fabryki. Stocznie też. Jednak fabryki cywilne są, idą na pierwszy zupełnie ogień do naprawy. I robimy tak. Możemy przeznaczyć kilka dywizji na obronę terenów, które należały do Rzeczpospolitej. Zobaczymy to tymi 20 dywizjami tutaj. Finlandia nie oddała jeszcze tej prowincji ruskim, jak to się działo wcześniej. Więc mamy dwie możliwości. Zaatakować Finlandię. I pójść na Norwegię i na Szwecję. Ej, to jest kurwa plan. Tylko za chwilę tutaj odpędzę tych Brytoli z Nowozelandczykami. Tutaj się ustawili. Ach, szkoda, że ten za mały procent ludności jest nierdzennych prowincji. No kurde. Za mały. Za mały to ty masz penis, lol. Ehe, XD. 42, nope. Ale mogę sprzęt wsparcia pójść. Na przykład logistyczne się przydadzą teraz przy czołgach. Robimy tak. Cyk, boosta. Mamy dosyć, mamy 200 punktów doświadczenia. Akurat na dwójeczkę, tylko to nie jest... Nie wiadomo co teraz, niestety. Jednak jest cały czas bardzo dobre. Tej gumy nie ma skąd brać. Tak już biorę tutaj z Siamu. Jak zrobili tutaj... Nie dostępu przejść lądowego. Ej, kuźwa. Włosi przegrywają w Afryce, też niezbyt fajnie. Chciałbym teraz Włochami zagrać, żeby w Afryce się pobawić na tych granicach. Jak oni wyparowali. Tak nagle sobie, idziemy stąd. Stawiamy się na granicy finlandzkiej. Pewnie jeszcze Szwedów zaatakujemy, mają surowce, które bym chciał mieć dla siebie. Szczególnie tutaj w Laplandii. Stal, chrom, wolfram. Mogło być także zapleczem surowcowym dla Bretoli. Bierzemy Construction Repair. Ile czasu? I są po naszej stronie. Zbustuje popularność partii. Na razie mamy co robić z punktami, a w Turcji popularność faszyzmu będzie jak najbardziej przydatna. Są co prawda faszystowskie wpływy, ale to trzeba przyspieszyć. Oni mają akceptację polityki faszystowskiej? Tak, okej. Cyk. China, China People's Republic i tak dalej. No okej. Fajnie, ale tu chujowo jednak się podzieliło to.
Japończycy dadzą radę. Mają teraz jeden front w sumie na Chińczyków. Bo muszę sobie pobór zmienić na 5%. Kurwa, debile. Trzeba też się zastanawiać, czy nie pójść na tych Chińczyków później. Zaatakuję Finlandię, zostawię trochę wojska na Norwegii. Mogę pójść na Chinoli. Jakieś dywizje do przeszkolenia. Tu jest jedna przez te czołgi i o przeszkole w takim razie. Kurde, 245 dni. Tego chyba nie osłabia wielce mojej dywizji. Tych czołgów nie posiadam. Cyk, przetrenowane. A to breakthrough powinno być chyba wyrąbiste. W tych Finlandczyków powinien się wbić jak masło teraz. Fortyfikacja dwójka, kuźwa, w Kijowie i w Moskwie się prze... Moskwie nie ma fortyfikacji, w Kijowie się przebijałem. Mamy bardzo mały udział w wojnie z aliantami, ale to jest powód tylko dlatego, że lądowo mogliśmy bić się tylko z Polską. Nie biliśmy się lądowo z nikim innym. Japończycy to już ładnie nacierają na nich. New Mongol Empire powstało. Dubac japoński? Tak. Reich Protektorat. O, Ogzis. Ale bym. Wytarmosił to Ogzis teraz tak. Za uszy. Jak te surowce? Widzę, że ropa boli. Dobra, wezmę na maksa ropę od was. Aby gumę dawać maksa. Ale mam wyposażenia piechoty. Teraz sobie nawet odpuszczę to. Jeszcze więcej w czołgi zainwestuję. Ropę lądową od Niemiec już nie mam jak brać. Mogę wziąć od Iranu, żeby nie marnować konwojów. Chyba nie robię Justified War Goal. Siedzę tak, czekam kiedy to będzie, kiedy to będzie. At least through war there will be end of this conflict. To prawda. Oni mogą sobie zrobić więcej ludzi i dać więcej w dywizję. To jest minus Finlandii neutralnej. Dopóki nie walczy z Rosjanami, ma bardzo ograniczone wojsko. Dopiero później się rozkręca. A China to jest zero udziału naszego, zero strat. U nich są bardzo duże straty, u Japońców mniejsze, jak to zwykle bywa. Zróbmy sobie teraz paratroopers, bo się to się przyda i se zbadajmy chyba samoloty. Lepsze fightery zbadajmy. Żeby mieć przewagę później. Może nawet jedną tutaj fabrykę, albo dwie na transportowce poświęcę. Dostanę od was? Tą czwórkę dostałem, niech już będzie. Trzy rocznie, na końcu się rozpędzi. Mogę ewentualnie, a nie, mogę samolotów przecież zabrać. Czyli znaczy, samochodów i guma będzie. Motoryzowane dywizje również mógłbym zrobić. Tutaj by się czołgi lekkie przydały. Jakie w ogóle te czołgi I wojny światowej mają prędkość? No to nigdy nie patrzyłem. Szóstka. Dopiero później lekkie się rozpędzają na dyszkę, na dwunastkę i na czternastkę. Zbadajmy sobie lekkie także. Doszło tutaj sobie wszystkie te możliwe. Nie mamy doświadczenia na to. A, bo wyrzuciłem by czołgi, żeby dobre czołgi się produkowały. Jak najlepsze. 370 brakuje. Japońcy dadzą radę. No, ale są na skraju załamania i desperacji.
Dużo jeszcze czasu potrzeba? Niecały tydzień. 120 fabryk litewskich. Piękno. A jak tutaj odbudowa? Już się kończy i trzeba by rozbudować miejsca pracy dla prawowitych Litwinów na razie. I dla państw nadbałtyckich, które były z nami od początku wojny. I tutaj. Infrastrukturą się bawić, chyba nie ma co. Justification Wargold Time. Cyk, w to. Jeszcze nie ma co iść w nuklearki. Dużo czasu byłoby w plecy. 6-5. Ja to się pyta, czemu w to nie idę, bo czuję, że to jest tak średnio opłacalne w sumie. Robić milion tutaj rodzajów czołgów. Ten na soft atak jest dobry, ale wtedy osłabiamy bardzo inne. Niszczyciel. Jak to było? To było bardzo dobre, ponieważ ma duży soft attack. Znaczy większy niż normalny czołg, ale to niestety obniża także inne ważne czynniki czołgów. Pójdźmy jeszcze w szpitale polowe, mamy dosyć mało ludzi. Declare War. My nie możemy wziąć White Peace'a z Finami. Więc musimy to albo wygrać, albo surrendować. Nie ma innej opcji, chociaż zaraz Norwegowie się dolecą tutaj. China has capitulated. Robimy dan, bo my nic nie możemy zrobić w sumie, nic wziąć. Ale tutaj fajnie się podzielili. Xibei-san ma Free State. Inną olej Japońcy wzięli sobie wschód tutaj nad morzem tradycyjnie, jak to zrobią. No ale tym razem Japońcy się wzmocnili. Jakby tylko zmienili na 5%, byłbym bardzo szczęśliwy. Fidel, skąd miał taki duży field manpower? A 3 miliony manpowera w boju od United Kingdom? O, oni mają trochę dywizji. To ten desant może być problematyczny, ale oni mają tutaj dużo wysłanych. Zaopatrzenie u nas nie jest najlepsze, ale zgaduję, że u nich też jest beznadziejne. Szczególnie jak latają tam nasze samoloty, bo latają? Nie. Latają ich samoloty. Jakby latały nasze samoloty, to bylibyśmy w stanie zniszczyć im bazy morskie. I wtedy zyskać więcej. Znaczy sprawić, że oni, że my zyskamy, a oni stracą zaopatrzenie. Zaczyna się. Koniec waszej neutralności, Szwedzi. Cała Norwegia, cały Półwysep Skandynawski będzie należeć do mnie. Nie do Niemców, nie do Włochów, nie do Nordów. To dla nadbałtyckiej Litwy. Kurde, co ja mogę teraz pójść tutaj? Może jakiś strategic bomber sobie zwane, żeby później atomówki zrzucać. Jestem pod Helsinkami. Ta wojna jest połączona. Ale ja straciłem już trochę ludzi, no bo oni rzeczywiście tutaj wystrzeliwują. Te snajpery finlandzkie. Tam fińskie się mówi chyba. Idźcie na Turku, wyjdźcie tutaj. Tych Finów zaatakujcie. Więcej w te transportowce dawać. Pomimo braku surowców. Z Iranu wezmę więcej surków. Co na to Turku idźcie, tutaj dwie na wasę. Finlandia skapitulowała. Zostało kilka dywizji norweskich, które zostały okrążone i to trzeba ich wykończyć, by się nie uwolniły.
shit, no. Komputer jak zostaje okrążony, to z reguły szuka tej drogi ucieczki, no i teraz tak się stało podobnie. Na razie skupmy się na wyrżnięciu tych wszystkich dywizji norweskich. To ładne im straty powoduje. Mamy większe straty niż oni? Chyba kurwa przez konwoje. Okej, tak sobie teraz przejdę. Dzięki temu wyrżnę wszystkie norweskie dywizje, które są tutaj. Powtarzam, ale no... No i kurde, Niemcami to bym już ich tutaj... Już byłbym w Ostro dwa razy. Raz na wakacje, drugi raz... drugi raz jakby mi się poddawali. Kuźwa, teraz... Teraz tak średnio wygląda. Mam tego claima. Mam, do kiedy go mam? Dawno się zrobił, do 29 august. Chcę wygnąć ogólnie tych Norwegów. Atakujcie ich tutaj może. Przepchnijcie i odetnijcie ich dzięki temu. Bez problemu moi po nim się wbić, chociaż oni właśnie robią escape'a. Ja raczej ich nie odetnę. Ale tu zrobili przejście w tym miejscu. Chcę naprawić te porypane granice i robię front ze Szwedami. Bo dopóki mam jeszcze czas do chyba do września. Chcę z niego skorzystać. Ładny marsz tutaj Litwinów. Cyk. Moje do piersi? Nie, chyba ich zgaduję. Dwa dni to oni idą szybciej, no. Dostali w pierdziel tak czy tak jeszcze raz. Ale udało im się nawiać. Robimy tak. Declare war. Cyk. Stracę tyle prowincji na dzień dobry. Ale to jest przyszłościowy plan, żeby sobie po prostu zacząć jedną linię ofensywną, atakować i skończyć odcinek, by powiedzieć wam do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Ja byłem ja, wybiliście, żartuję, nie będę już tak się żegnać, żeby nie było, że podrabiam kogoś czy coś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. No i co, widzimy się już jutro tego samego dnia. Ja jeszcze tutaj dam sobie tylko fabryki, czyli chyba w czołgi więcej. Więcej ropy, bo nieba zamknęli teraz gospodarkę, świetnie. I wszystko muszę od Stanów, do zobaczenia, cześć, pa.